Siemano widzowie, z tej strony Pixel Game. Dzisiaj robimy urbex tego oto bunkra. Jesteśmy na Wymysłowie. Bunkier zbudowany w 1938, rozwalony 1945. Polski bunkier. Dzisiaj robimy urbex z tego oto bunkra. Zaczynamy od tego miejsca. To jest opuszczone miejsce. Wyjścia awaryjne tu mieli. O. Muszki już tu latają. Okej. Ludzie pani szydli trochę ten loka. Tutaj stało działo. Niestety działo zniknęło wraz z metalowymi drzwiami, które się w tym miejscu znajdowały. Oto tutaj była wieżyczka rozwalona. O! Nie wiem, czy tam jest. Dałoby się tu wejść, ale wiadomo, zejści zawsze nie wiadomo. Jakiś... Tutaj był jeszcze jeden pokój. Pozwolony. Nic nie ma raczej. Dobra, nic nie ma. Wchodzimy na kolejną przejść. Oto jest wieżyczka. Wchodzimy. Ty. Telefon zgubiłem. Telefon zgubiłem, Kaś. Ten mój telefon mi Kaś wypadł. Telefon mi Kaś wypadł. Z kieszeni mi wypadł. Widzowie, telefon mi wypadł. W tej kieszeni go miałem? Wypadł mi. Odłamki bunkra leżą wszędzie. Dobra, poszukiwania telefonu. Ale tego się nie spodziewałem. Ja chyba go zgubiłem tam, jak przechodziłem tym przejściem. Chyba. Ja znalazłem! Znalazłem, jest i mój telefon. Wiesz, kaj był? Wiesz, kaj był? Tam jak jest ta wentylacja, ale co tam było ewakuacyjne przejście, to ja tam tędy przychodziłem, Jerzek tam zgubił telefon. No. Ten kawałek to Jerzek pokazywał. To jest część tego oto miejsca. Drabinka oczywiście. Oczywiście drabinka tu była. Rozwalono też. Wszystko tu poszło z gruzem. Wejdzie z jedną ręką.
daj telefon. Daj telefon. Czekaj. Mój. Tamten. Tamten mi daj. Dojadę. Jest. Wieżyczka. A drzwia. Jesteśmy na górze. Dobra. Jesteśmy. Widać wszystko. Film już miał powstać rok temu. Znaczy niestety poszły małe komplikacje. Oraz nie byłem za bardzo naszykowany do tego. Dzisiaj już jestem. Oczywiście odłamki wszędzie są. Lecz z całej historii no w pełni nikt nie znałby. Lecz bardzo dużo informacji jest o tym bunkrze. Wysoko. Lecimy na dół dalej. Let's go z podem na dół. Dobra. Czekaj. Jestem na bum. Jestem. Już schodzę. O, jest. Dobra. Proszę. Dobra. Zostawię ten plecak. Za chwilę go wezmę. Ale zanim to, to prosiłbym, żeby do końca żeby chociaż przez 2 lub ten miesiąc, do końca tego lub do końca drugiego miesiąca, czyli kwietnia, albo do końca marca oczywiście, żebyście byli 6000 subskrybentów. Brakuje tylko 300 subskrypcji, a wiecie, że bardzo was proszę o to. No i co mogę powiedzieć? Bardzo, ale to bardzo. Rozwalony. Tu jest. Jak już mówiłem, drabinka. Nie wiem, czy tam widać, ale tam jest jeszcze chyba jeden odłamek. Lub gdzieś wieżyczka tu była jeszcze. Wieżyczka gdzieś tutaj była. O, tam jest wieżyczka. Wieżyczka tam jest też. Okej. Wieżyczka oczywiście jest też zachowana. Tak samo jak ten bunkier. W sensie wieżyczka oczywiście nie jest aż tak rozwalona jak ten bunkier. Ale historię ma. Oczywiście widać tutaj. Widać tu jeszcze całe pokoje. No i oczywiście. Dobra. Można by było powiedzieć. To co tam? Dobra, idziemy jeszcze do tej wieżyczki. Tam widać ją? Nie wiem, czy ją widać, czy nie. Ale idziemy, tam odłamki są po tamtej stronie. Tu była wieżyczka. Myślę, że tam Polacy przesiadywali i czekali na moment, kiedy zaatakować i odbić bunkier. Zląknie, więc. O,
oczywiście las już jest bardzo stary, omszone wszystko i bunkier jest największym zabytkiem w ogóle w Wrocławiu. Jeden z większych. Jeszcze jest bunkier, czy tam je? Tak jest zakopany gdzieś przy piekarach śląskich. A obok jestem przy tamie właśnie. Jeszcze jest taki tu na łące. Tam dalej. Jeszcze jest i nawet taki bunkier tam gdzieś dalej w lesie. No też taki trochę zasypany. Tam nie da się wejść do środka ani do tamtego na polu. No i oczywiście prosiłbym was o subskrypcję, łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej urbexów, to piszcie w komentarzach. Tam też kawałek jest. Dobra. W sumie to bunkier obejrzany. Obejrzeliśmy bunkier. No, wieżyczkę widzieliśmy. Odłamki i wszystko. O, tam też wieżyczka jest jakaś, tam dalej. Tam się ją uchwycić. Tam jest. Dobra, ja kończę filmik. Jeśli chcecie więcej urbexów, to piszcie. Jeszcze zrobię etykietę, w sensie na społeczności zrobię etykietkę, czy chcecie więcej takich filmików, czy nie. A ja się z wami żegnam.